Tego wieczoru, jak zwykle, Tomkowi i Sidowi kazano iść spać o godzinie 9:30. Zamówili pacierz i Sid wkrótce usnął. Tomek leżał z otwartymi oczami i czekał niecierpliwie. Kiedy był już przekonany, że niedługo zacznie świtać, zegar wybił 10:00. Ogarnęła go rozpacz. Nie mógł za bardzo kręcić się w łóżku, bo bał się obudzić Sida. Leżał więc cicho, wpatrzony w ciemność. Dookoła panowała absolutna cisza. Dopiero po pewnym czasie poczęły się z niej wyłaniać stłumione, ledwie dosłyszalne głosy. Najpierw doszło do jego świadomości tykanie zegara. Stare belki zaczęły trzeszczeć. Tajemniczo. Cicho skrzypiały schody. Widocznie duchy chodziły po domu. Z pokoiku ciotki dochodziło regularne, stłumione chrapanie. Potem zaczęło się denerwujące ćrykanie świerszcza. Najpierw upiorne kołatanie kornika w ścianie, tuż nad głową Tomka. Przejęło go dreszczem. Oznaczało ono bowiem, że czyjeś dni są policzone. Dalekie wycie psa przerwało ciszę nocną. Odpowiedziało mu drugie, jeszcze dalsze. Tomek w śmiertelnym strachu. Wreszcie stwierdził, że czas się skończył i rozpoczęła się wieczność. Mimo woli, choć walczył ze sobą, zapadał w półsen. Zegar wybił 11:00, ale Tomek już tego nie słyszał. Wtem jego pierwsze senne majaki wpadło jakieś melancholijne miauczenie kota. Trzask otwieranego gdzieś w sąsiedztwie okna spłoszył sen. Gniewny okrzyk, przeklęte kocisko i brzęk rozbitej butelki oprzytomniły go zupełnie. W ciągu minuty był ubrany, wskoczył oknem, przelazł po dachu na czworakach i miałknął ostrożnie raz czy dwa, snuł się na dachu drwalni, a stamtąd zeskoczył na ziemię. Pod drwalnią stał Hakfin ze swoim zdechłym kotem. Chłopcy ruszyli w drogę i zniknęli w ciemnościach. Pół godziny później brodzili już w bujnej trawie cmentarza. Był to cmentarz podobny do wszystkich innych starych cmentarzy w zachodniej Ameryce. Leżał na wzgórzu w odległości około 2 kilometrów od miasteczka. Otaczały go zmurszałe, powyginane we wszystkie strony sztachety. Porastała bujna trawa i zielsko. Stare groby pozapadały się w ziemię. Nagrobków w ogóle nie było widać. Tylko półokrągłe, zbutwiałe, zjedzone przez robaki tabliczki pochylały się nad grobami. Kiedyś napisano na nich słowa świętej pamięci. Ale dziś większość napisów była nieczytelna, nawet w dzień. Lekki wiatr zajęczał w gałęziach drzew, a Tomek pomyślał ze strachem, że to dusze zmarłych skarżą się na tych, którzy zakłócają ich spokój. Mówili niewiele i tylko szeptem, bo czas, miejsce i uroczysta cisza dookoła działały na nich przygnębiająco, napełniały serca zabobonnym lękiem. Odszukali świeżo usypany, kanciasty grób i ukryli się za trzema wielkimi wiązami, które rosły tuż obok. Czekali w milczeniu, a czas dłużył im się niczym wieczność. Dalekie pochukiwanie puszczyka było jednym głosem zakłócającym grobową ciszę. Tomkowi było coraz bardziej nieswojo. Musiał za wszelką cenę rozpocząć jakąś rozmowę, szepnął więc cichutko. Powiedz, Hak, jak myślisz, czy zmarli gniewają się na nas, że tu przyszliśmy? Hak również odpowiedział szeptem. Też chciałbym to wiedzieć. Strasznie to tu uroczyście, no nie? Aha. Nastąpiła dłuższa przerwa, w czasie której chłopcy rozważali tę sprawę we własnych myślach. Potem Tomek znów szepnął. Ciekawe, czy stary Hoss Williams słyszy nas, jak rozmawiamy. Oczywiście, przynajmniej jego dusza. Tomek po chwili.
Szkoda, że nie powiedziałem, pan Williams, ale nie chciałem go obrazić. Wszyscy tak o nim mówili. Zawsze, jak tak się mówi o nieboszczykach, trzeba zachować największą ostrożność, Tomku. To nie zniechęcało do dalszej rozmowy. I chłopcy znów zamilkli. Nagle Tomek chwycił Haka za ramię i szepnął. Psst! Tomek, co to? I obaj przygnębili, przylepili się do siebie. A serca waliły im jak młoty. Psst! Znowu nie słyszysz? Ja. Tam słyszysz teraz? Jezus Maria, idą. Tomek, to na pewno diabły. Co robić? Nie wiem, jak myślisz, zobaczą nas? Och, Tomek, one widzą w ciemności jak koty. Po cośmy tu przyszli? Cicho, może nam nic nie zrobią. W końcu my też nie zrobimy im nic złego. Zresztą siedźmy cichutko. To może w ogóle nas nie zauważą. Dobra, siedźmy cichutko. Może Tomek... Może, Boże, Tomek cały się trzęsie. Słyszysz? Chłopcy pochylili się ku sobie i ledwie śmieli oddychać. Z drugiej strony cmentarza dolatywały jakieś przytłumione głosy. Patrz, widzisz? Szepnął Tomek. Co to? To ognie diabelskie. Tomek, to straszne. Kilka niewyraźnych postaci zbliżało się do nich w ciemności, kołysząc starą blaszaną latarnią. Hak wyszeptał z przerażeniem. To diabły, na pewno. Trzy. Boże, Tomku, już po nas, módl się. Spróbuję. Ale one przecież nie podchodzą po nas. Aniele Boże, stróżu mój. Psst. Hak, co to? To ludzie, a przynajmniej jeden z nich jest człowiekiem. Poznaje głos starego Mufa Pottera. Serio? Przysięgam, tylko nie ruszaj się. Ten nas na pewno nie zobaczy. Jest zupełnie pijany, zresztą jak zwykle. Cicho, stanęli. Szukają czegoś. Nie mogą znaleźć. Znowu idą. Rany idą prosto na nas. Wiesz co, Hak? Ja znam głos tego drugiego. To pół Indianin Joe. Tak, to ten przeklęty mieszaniec. Wolałbym już zobaczyć diabła. Czego oni tu chcą? Szepty zamilkły, bo trójka doszła do grobu i zatrzymała się w odległości zaledwie kilku metrów od kryjówki chłopców. To tutaj, powiedział trzeci głos. Właściciel głosu podniósł wyżej latarnię i w jej świetle chłopcy ujrzeli twarz młodego doktora Robinsona. Potter i pół Indianin Joe nieśli mary, a na niej kilka łopat i sznur. Rzucili to wszystko na ziemię i zebrali się do rozkopywania grobu. Doktor postawił latarnię przy grobie i usiadł pod wiązami. Był od chłopców na wyciągnięcie ręki. Ludzie, prędzej, odezwał się cichym głosem. Lada chwila może wzejść księżyc. Tamci dwaj odburknęli coś i kopali dalej. Przez pewien czas słychać było tylko jedno stajne skrzypienie. Łopat i szelest wyrzucanej ziemi i żwiru. Wreszcie trumna, uderzona łopatą, wydała głuchy, drewniany głos. Chwilę potem wydobili ją na wierzch. Podważyli łopatami wieko, wyciągnęli trupa i bez ceremonii rzucili go na ziemię. Księżyc wyszedł zza chmur i oświetlił siną twarz zmarłego. Ustawili nosze, ułożyli na nich zwłoki, nakryli je płachtą i przywiązali sznurem. Potter wyciągnął duży nóż sprężynowy i ucinał kawałek zwisającego sznura. Zrobione, powiedział. Ma pan swoje kości do piłowania, a teraz wyciągnij to pan jeszcze... No pan jeszcze piątkę, bo inaczej go tu zostawimy. Dobrze powiedziane, dodał pół Indianin. Jak to? Co to znaczy? Zdenerwował się doktor. Przecież zażądaliśmy zapłaty z góry i otrzymaliście ją. O tak, a ja dostałem coś jeszcze. Odparł pół Indianin, podchodząc do doktora, który wstał z miejsca. Pewnego wieczoru, 5 lat temu, pędziłeś mnie jak psa z kuchni twojego ojca, kiedy prosiłem o coś do jedzenia. Powiedziałeś, że przyszedłem ze złymi zamiarami. A gdy przysięgłem, że kiedyś się z tobą porachuję, choćby za 100 lat, twój ojciec kazał mnie zamknąć jak włóczęgę. Myślałeś, że zapomnę? Nie darmo płynie we mnie indiańska krew. Przeciwnika w głowę. Teraz wpadłeś w moje ręce i zapłacisz mi za to, wyrażał doktorowi.
pięścią przez samym nosem. Nagle doktor zamachnął się i jednym uderzeniem powalił Łotra na ziemię. Potter wypuścił nóż z ręki i wrzasnął. Co? Bijesz mojego kolegę? I rzucił się na doktora. Zawarli ze sobą z całych sił. Wygniatali trawę i ryli obcasami ziemię. Tymczasem półindianin Joe zerwał się na nogi, oczy popłynęły mu nienawiścią. Chwycił nóż Pottera i skradając się kocimi ruchami, obchodził walczących, wypatrując odpowiedniej chwili. Naraz doktor gwałtownym odepchnięciem wyrwał się z rąk Pottera, chwycił ciężkie wieko trumny Williamsa i uderzył nim w przeciwnika w głowę. W tej samej chwili mieszaniec wbił młodemu mężczyźnie w piersi nóż, aż po rękojeść. Doktor zachwiał się i runął na Pottera, obryzgując go krwią. Chmury przysłoniły księżyc i ciemność skryła okropny widok. Śmiertelnie przerażeni chłopcy rzucili się do ucieczki. Gdy księżyc znów wypłynął, półindianin stał nad dwoma leżącymi ciałami i przyglądał się im w milczeniu. Doktor bezgłośnie poruszył kilka razy wargami, westchnął głęboko dwa razy i skonał. Rachunek wyrównany, psie, warknął mieszaniec. Potem obdarował wzłoki, wcisnął zdradziecki nóż w otwartą prawą dłoń Pottera i usiadł na rozwalonej trumnie. Po kilku minutach Potter ruszył się i jęknął. Ścisnął nóż w ręku, podniósł go do oczu, spojrzał i przerażony opuścił na ziemię. Stał chwiejnie, spychając z siebie ciało zabitego. Chwilę spoglądał nieprzytomnie, to na zwłoki, to na Joe'ego. Potem błędnym wzrokiem rozejrzał się dookoła. Boże, co to znaczy, Joe? Wykrztusił. Kiepska sprawa, odparł Joe spokojnie. Dlaczego właściwie to zrobiłeś? Ja tego nie zrobiłem. Daj spokój, to nic nie zmieni. Potter zadrżał i zbladł. Myślałem, że jesteś już trzeźwy, że teraz musiałem tyle wypić wieczorem. Jeszcze raz szumi mi we łbie. Nic nie pamiętam. Powiedz mi, Joe, mój stary, ale uczciwie, czy to ja naprawdę to zrobiłem? Jak Boga kocham, nie chciałem tego. Joe, powiedz, jak to było. Boże, to okropne. Taki młody, całe życie miał przed sobą. No cóż, biliście się. On uderzył cię wiekiem od trumny i upadłeś na ziemię. Potem podniosłeś się, zataczając i chwiejąc się, porwałeś nóż i wpakowałeś mu w pierś w momencie, kiedy chciał uderzyć cię po raz drugi. Znowu wpadłeś i leżałeś jak martwy, aż do tej chwili. Ja nie wiedziałem, co robię. Naprawdę, wszystkiemu winna ta przeklęta wódka i nerwy. Jeszcze nigdy w życiu nie używałem noża w bójce. Biłem się nieraz, ale nigdy nie na noże. Wszyscy to potwierdzą. Joe, nie zdradź mnie. Powiedz, że mnie nie wydasz. Ty jesteś porządny chłop. Zawsze cię lubiłem i broniłem. Pamiętasz? Nie powiesz nikomu, prawda, Joe? Nieszczęsny Potter rzucił się na kolana przed mordercą, składając przed nim ręce jak do modlitwy. Słuchaj, Potter, zawsze byłeś wobec mnie w porządku. Mówię ci uczciwie, nie wydam cię. Ach, Joe, jesteś aniołem. Będę ci za to błogosławił przez całe życie. I Potter zalał się łzami. No, no, dość tego. Nie ma czasu na mazgajstwa. Trzeba się stąd wynosić. Ty idź tędy, a ja pójdę tamtędy. Ruszaj i uważaj, żeby nie zostawił za sobą śladów. Potter odszedł szybkim krokiem, a potem puścił się biegiem. Mieszaniec patrzył za nim przez chwilę, wreszcie mruknął do siebie. Najwyraźniej uderzenie porządnie go zamroczyło, a rum jeszcze nie wywietrzał z głowy. Chyba nie tak prędko przypomni sobie o nożu, a potem będzie się bał wracać na cmentarz sam, żeby go poszukać. Nędzny tchórz. W kilka minut potem już tylko księżyc spoglądał na ciało zamordowanego. Nakryte płachtą zwłoki, trumnę bez wieka i otwarty grób. Znów zapadła głęboka cisza.